Witam w kolejnym odcinku z serii Dziedzictwa Hogwartu. Rozwiązaliśmy łamigłówkę Merlina, teraz idziemy na lekcję eliksirów. To nas prowadzi tędy. Pod górę, okej. Okay. Musimy wrócić do zamku. A tam balony? Co za balony? Nie wiem, ale może się tam potem przejdziemy. Chodźmy do zadania. Tu można zebrać? Chyba nie. Śmieszne te. A z książki za nim lecą? Jakbym tak. Incendio! To jest gdzieś tam w dole bardziej ulokowana sala eliksirów. Aha, to już rozwaliłem. Czyli się nie respawni generalnie. Ojej, ojej, bym spadł. A to co to jest? Aha, dobra. Piu. Piu, piu. Idziemy dalej. Tutaj przyszliśmy nas prowadzić. Ale okej. Okay. Do środka. Wtedy rycerz. Pełmie. A tędy, chyba jeszcze nie szedłem. Shouldn't there be auras or someone from the ministry guarding the school after the incident in Hogsmeade? Professor Black would never allow that. It would make him look completely incompetent, which he is. Ale włosy ma. Jaskrawe. Ktoś tu jest, okej. No, koleżanka już jest na lekcji, dobra. Potions is one of the most challenging and hazardous subjects taught at this school. As fifth years, you will be required to reach new heights of both discipline and intellect. You will begin this term by brewing a Wigan Weld potion. Mr. Takar, can you tell us why this particular potion might come in handy? Yes, Professor Sharp. The Wigan Weld potion can be used to sterilize and even heal a variety of injuries. It can heal some injuries, but not all. Points for Ravenclaw. Before today's class is completed, each of you will have brewed a Wigan Weld potion of your own. You never know when you might need it. Please begin. Okay, mamy ważyć eliksir wiganowy. Use a strong, even motion when crushing your ingredients. Aha, ja to robię. Please be meticulous when adding powder to your potions. One errant sneeze could be disastrous.
I see most of you have not forgotten how to stir. Not an easy potion to brew. Well done. And from what I hear of your recent exploits in Hogsmeade, you'd also do well to practice brewing the defensive Edurus potion. Professor Weasley had you acquire the recipe from J. Pippin's, correct? Yes, sir. Good. For the moment, you can find the ingredients you need in my office. But in the future, you'll be expected to provide your own ingredients. Some can be harvested from the plants you grow in your herbology class, and rarer ones can be purchased. Others, however, may be harder to obtain and will require you to be a bit more resourceful. Come and see me when you've finished brewing, and we'll see if it was skill or luck the first time around. Okay. Porozmawiajmy z nim jeszcze raz. Should you chop the... Professor, what should I be doing again? You should have collected the ingredients from my office and begun brewing the potion at your cauldron. Finish your potion and then return to me. Chwilowa amnestia. Don't fret if you run out of ingredients. I simply grow most of what I need. Okay, czy mogę się odwiedzić? My parents considered keeping me home from school this year after the rumors of a goblin rebellion. To nie z tobą chciałem gadać. Professor Sharp said that Wiganweld potion can treat injuries. Hope I never need it. Okay, z tobą jeszcze pogadam. Professor Sharp must have learned a lot during his time as an auror. I wish he talked about it more. Fine job brewing your first Wiganweld potion. But there are many potions yet to learn. This is going to be a busy year. Dobra, idziemy. No z nim jeszcze mogę. I was impressed that you were able to answer Professor Sharp's question about the Wiganweld potion. Oh, thank you. That means a lot coming from a fellow Ravenclaw. And I've never seen anyone brew such a flawless Wiganweld potion on their first try. Well done. I'm glad I was able to get it right the first time. You must simply have a knack for potion making. Some students seem so confounded by potion recipes, it's as if they're written in gobbledygook. A fascinating language, by the way. Neither here nor there, really, but I am a self-taught speaker. Merlin's beard, good conversation is the enemy of free time. I must return my book, Gateway to the Far Stars, before my next class. Speaking of stars, we'll be in astronomy together. You'll love it. Professor Shaw is firm, but quite clever. See you soon, no doubt. Okay. Z nimi pogadaliśmy. Did I hear Professor Sharp say that you have permission to go into his office? Jasne. He did say that. He wants me to get more ingredients to brew another potion. Brilliant! You, my friend, have been presented with an extraordinary opportunity. I'm Gareth, by the way. Gareth Weasley. Bit of a prodigy with potions, if I do say so myself. Pleasure to meet you. Wait, are you related to Professor Weasley? No question. She's my aunt. Keeps too close an eye on me for comfort. Ugh. But she can't be everywhere. Listen, anyone with a troll-sized brain can brew an Edurus potion. I'm working on something that's certain to be spectacular. I'm just missing one tiny last ingredient that will add that extra spark. I suspect that's where I come in. You're as clever as I'd hoped. I simply need a single Fwooper feather. As you'll already be in Sharp's office with his permission, perhaps you could grab it for me. I'll get you the Fwooper feather, as long as you're certain Sharp won't miss it. I assure you he won't. Fwooper feathers aren't that valuable. Wait until you see what I'm brewing. Hurry back to me when you have the feather. Can you remind me what you needed again? I was hoping you could get me a Fwooper feather from Sharp's office. It's the last ingredient I need to complete my potion. Dobra, mam jeszcze jedną rzecz do przyniesienia. Mam pióro, ćwiergotnika, jo, różowego ptaszka, tu mamy jaja popiełka i... O, co jest? To jest... Notatka służbowa, data 31 grudnia 1985, nadawca biuro Aurorów, temat Borgin i Burks. W sklepie Borgina i Burksa dochodzi do zwiększonej aktywności poza zwyczajowymi godzinami pracy, szczególnie bardzo wczesnym rankiem, kiedy na zły sklepu docierają podejrzane dostawy. W oparciu o posiadaną wiedzę na temat reputacji sklepu
Zwiększamy liczbę aurorów, jaka będzie obserwowała ten przybytek. Wyznaczono ciebie do tego zadania. Oczekuję na dalsze rozkazy. Jutro wilka, okej, mamy to. Here's the flopper feather you wanted. Brilliant! Thank you! This is going to take a moment to brew. You should get back to brewing your Endurus potion, and I'll tell you when this concoction's finished. Efficiency and potions are two things that cannot be rushed. Have patience and be thorough. Ten mamy uważać, tak? Eliksir wzmacnia obronę osoby, która go wypije, pokrywając jego ciało twardą, kamienistą skórą. I na jedną butelkę mi to starczy, okej. Okay. 30 sekund to potrwa, poczekamy. Jesteś szybko. Dobra, podnieś. Mamy to. And now we add the mallow sweet and that's odd. What's happening? Wait, it's not supposed to. A co tam? Kurde. Co tam zrobił? Oh, the smell. Dragon dog. What happened? Well done, Gareth. What now, Mr. Weasley? Sorry, Professor. That'll be points from Gryffindor. Again, Mr. Weasley did not do this on his own. His accomplice will answer to me as well. A visitor? I brewed an Endurus potion as you asked, Professor. I'm surprised you had the time. You seemed rather busy helping Mr. Weasley brew chaos. Podejrzewam. I'm not sure what you're talking about, Professor. You will not earn favor with me by failing to take responsibility for your actions. I suggest you heed my warning. As for the work you did today at your own cauldron, I will say you've done well. I confess I was skeptical, given the advanced nature of this class and the fact you're a new student. I'm glad I was able to meet your expectations. A rare occurrence. And you do well to remember that you're not a potions master quite yet. In addition to having a solid grasp of how to combine various ingredients, you should gain an understanding of the ingredients themselves. Pay particular attention in herbology. The plants you nurture there are often essential to the potions you brew here. Now, I recommend that you find a safe location in which to practice brewing. You cannot leave a hot cauldron simply anywhere. That'll be all. Okay. I think each of us has had enough excitement for one day. Class is dismissed. Okay, koniec. Mam stanowisko takie, ale chyba na razie nic nie uważymy. Następna nowa misja. No tu już zamknęli mi. Dostęp. Ugh, my robes are going to reek from Gareth's inspiration for the rest of term. A coś przyszło. Chwila. Greetings. I understand you're quite the enterprising young Ravenclaw. Professor Fig tells me you found a long-lost book for him. I'd like to talk to you about it. No dobra, a ty, pan Ollivantera w Hogsmeade. Aczkolwiek... Oj, daleko, każecie mi iść daleko. No dobra. Na razie jeszcze bym sobie chciał wejść tutaj. Bo mamy tak... No, to jest to, okej. Okay. Pan Ollivander, wytwórca różdżek Hogsmeade, ma do mnie jakąś sprawę, muszę go odwiedzić, okej. Okay. Kolekcję.
Tu mamy jaja popiołka, gorące w dotyku jaja, jedna garść jest niezbędnym składnikiem eliksiru Edurus. Popiołki powstają z dogasającego żaru magicznego ogniska, następnie przemykają w ciemne zamkamarki, by złowić jaja. Chociaż zwykle można je znaleźć w zamieszkanych miejscach, niektóre wydają się powstawać z porzuconych ognisk i pozostawiać jaja w pobliskich skalistych rejonach. I jeszcze ta skóra. Kawałki futra zebrane z przerażających wilków. Jest to składnik używany przy wyważeniu eliksiru Edurus. I jeszcze coś miałem. A nie widzę tego. Fox robotka. Małe stworzenia przypominające grzyby. Ich sok wykorzystuje się do wyważenia eliksiru wigenowego. Zwykle kryją się pod ziemią. A to piórko, co ja mu dałem? Może w tym. Chociaż nie, niekoniecznie. Mamy ten list. Okej. Okay. Mniejsza. Mniejsza z tym. Idziemy dalej. Idziemy do Ollivandera. Jak przyszliśmy przed chwilą, tak musimy wyjść. Z tym, że pójdziemy tędy prosto. Nie w lewo jak przedtem. A nie? To jest. Czekajcie, bo zwariowałem trochę, bo... Nie, prosto mi to wyjść. Idziemy tutaj za tym, bo kropeczki coś ześwirowały. Jak we Wiedźminie się działo. Off on another adventure, are we? Zobaczymy, czy ostatnio tu czegoś nie pominąłem. Rebellion. Na razie nic nie widzę, bym pominął, ale chodźmy dalej. Te muchy latają? O, grzybki są. A castle must have been quite stately in its time. Jeszcze jedna. Ja do czego mi to? Sporo tego zbieram. Professor Black was terrible. To też są. I tutaj. Co jest? Jaki znacznik mamy? Pufek. Kolekcja zaktualizowana. Co za pufki? Co z nimi trzeba zrobić? Zastanawiam troszkę, bo znacznik jest tu nadal. Tu coś jest. Jaja popiełka, okej.
Vecchio. Rebellion. To jest z nimi może trzeba zrobić. Spróbujmy jakieś. Lemioso. Akio. Może jakoś złapać? Nie. Z tym się walczy? No nie wiem, co po co zrobić. Incendio. Nie, nie rufaj ich to. Nie wiem w sumie, zostawmy na razie to. Albo czekajcie, przeczytam co mi tam napisali. W tych pówkach. O, mamy też opis tego świergotnika. Świergotnik to kolorowy ptak, którego śpiew doprowadza ludzi do szaleństwa. Pufki to zaokrąglone i puste zwierzęta. Są tak miękkie, że chce się je przytulać, a jednocześnie na tyle twarde, że można się nimi rzucać. Zjadają praktycznie wszystko, ale ich ulubionym pokarmem są smarki. Często są trzymane w domach rodzin czarodziejów, ponieważ nie wymagają szczególnej opieki. Aha, jakąś sakwę muszę mieć, aha, żeby je uratować i się nimi opiekować. Tam do góry było napisane. Hej. Czytałem. Dobrze wiedzieć. Na razie musimy je zostawić. Sometimes it seems all roads lead to Hogsmeade. I don't know about sentiment, but there haven't been a great deal. Good of you to come. My friend, Professor Fig, speaks highly of you and your resourcefulness. He was vague as to details, but mentioned you're having tracked down a difficult-to-find book. I wondered if you'd be willing to do a little detective work on my behalf. Dobra, brzmi intrygująco. Of course, Mr. Ollivander. Sounds most up my street. Wonderful. You see, about a century ago, an heirloom Applewood wand with a fairy wing core went missing from this very shop. My great-aunt suspected a student named Richard Jackdaw. He'd been serving as an assistant here and suddenly vanished. Richard Jackdaw? Like the bird. In fact, he was known to frequent the Hogwarts Owlery. We searched there, of course, but found no wand. We did find a series of statues similar to Jackdaw's. I'm certain they're a clue, but I cannot figure out where they lead. Jackdaw was last heard tittering about some pages with a map he'd stolen from Peeves. As you can imagine, the poltergeist was less than helpful. Surely you could continue searching the owlery. Oh, one would think. However, the headmaster does not take kindly to an old wand maker loitering about the place. Can't say I blame him. Also, I have perhaps been looking for too long. I feel a fresh set of eyes and a bright mind like yours is sure to solve this riddle. Is there anything special about the wand? Oh yes, it's terribly special. But not in the way you might think. It won't grant special powers to the caster, no. Nothing like that. But it will ease the hearts and minds of the Ollivanders to know of its return. And that power is immeasurable. Why would the thief have taken the wand? I must admit I have no idea. From what I can gather, he fancied himself an adventurer of sorts. Always looking for trouble. In fact, after he went missing, rumor had it his ghost was seen in Hogsmeade.
Never heard much about him after that, but it seems as if his adventurous spirit may have got the better of him. Perhaps he thought that the wand had some special power simply because of its esteemed lineage. Astonishing how misunderstood the art of wand making is. I'll have a look for you. You've certainly given me plenty to go on. Ah, you've brought hope to this old wand maker's heart. Professor Fig was right. You are a remarkable student. No dobra. Pamiątka Ollivandera. Pracowiarnie. Chęcią tam pójdę, bo jeszcze mnie tam nie było. Cholera, jak to daleko. Gdzie tu? Hogsmeade, here I come. Sobie trochę pochodzimy. Nowa misja dostępna? Kurczę, rzuciłem tą kapustę. Chodź z powrotem. Nie pójdziesz już, nie? Kurde. Przez przypadek. Daleko rzeczywiście. A chciałbym jeszcze zobaczyć sobie... Tu. Misje są. Aha, to chyba chodziło o to. Pan Ollivander uważa, że w sowiarni Hogwartu kryje się wskazówka dotycząca zniknięcia Richarda Jacktała. Sowiarnia znajduje się w wieży na południe od zamku. Mamy coś. Gdzieś tam z drugiej strony. O, mamy te. Kamień księżycowy. Szedłem tu i nie zauważyłem tego. Okej. To inna perspektywa, to inna perspektywa. Widać rzeczy, których nie widziałem wcześniej. Pod tam. Mniejsza. O, tam też jest. Nie wiem jeszcze do czego to się przyda, ale bieram. This place has seen better days. Okej, ja zobaczmy co to jest. Revelio. A to jakaś skrzynka w ogóle. Wany długi płaszcz. Zobaczymy to. Tutaj tak. Ej, co my tu mamy? O, lepszy troszkę. O. Może być. A ja chyba inną drogą idę. A może nie? Kurczę, już nie wiem. Od tej strony jakoś inaczej się wydaje. No nie, bo tu jest zakazany las. No, nie, to idę tak samo. Coś jest, zobaczmy. O, ta łamigłówka metryna. Rozwiążmy ją. Coś z tym trzeba zrobić, ewidentnie. Zobacz. Akio! Może być Akio. Tego tu trochę jest w okolicy. Ktoś tu rozmawia. Bogowie jacyś. That's that. Settled.
mamy kolejną. Łamie kubkę Merlina rozwiązaną. Monet parę. Revelio. Okej, okay, skoro już to mamy, na tym bym skończył ten odcinek. Kolejnym się udamy do Sowiarni. Kwaść tej różki. A póki co, dzięki za oglądanie, trzymajcie się, do zobaczenia, hej!